zaczął głośniej chodzić. Zaraz zobaczymy, co się stało. Czas zdiagnozować i naprawić. Znaleźliśmy przyczynę. Długo nam to zajęło. Mianowicie z 5 sekund tylko zejść do kanału. I naszym oczom okazała się taka oto piękna dziurka. Dziurka, to można nazwać dziurą. Tu ledwo tłumik się trzyma. Na kawalątku, tutaj jak widzimy. Jest na maksa przegnity. Trzeba będzie coś wykombinować. Jedna śruba się urwała, a druga poszła. No, tamta leciutko i się urwała. Ale nie będziemy rozpaczać nad nią. Na szczęście tylko jedna złączka do skręcenia i trzeba będzie wciągnąć tłumik z wieszaków. Jedna śruba się urwała. O, jedno mamy ściągnięte. Jeszcze jedno zostało. O, tutaj nie będzie tak prosto. Trzeba się wspomóc jakimś śrubokrętem. Tłumik wyszedł przy pomocy tego oto narzędzia. Tutaj trochę lipa jest. Tutaj praktycznie już rury w ogóle nie zostało. Wszystko jest zardzewiałe. Nie wiem, czy coś się da z tym zrobić, ale spróbujemy. A jak nie, to ewentualnie będzie trzeba kupić końcowy tłumik. To jest ta rura tam wyciągnięta po spodu. Tutaj jest dziura. Tu już jest kawałek ucięte, ale jeszcze musimy to obciąć, bo tutaj jest bardzo słabe. Tutaj mam takie kolanko. Wyciąłem to od meganki, na której został mi tłumik. To się do czegoś przyda. Może się przyda, może nie, zobaczymy. Myślimy dalej. Wycięliśmy taki kawałek rurki i tutaj go przyspawamy, bo tutaj nic nie ma i nawet nie ma tutaj jak, no jak czegokolwiek zamocować. I dospawamy taki kawałek, a później pomyślimy nad kolankiem jakimś. Rurkę mamy przyspawaną. Już to trochę lepiej wygląda. Spawy może nie są idealne, bo jestem amatorem, dopiero się uczę. Ale spawam jak najwięcej, żeby się nauczyć. Tutaj rurkę wybijaliśmy, bo nie chciała zejść, tak było zapieczone. Chyba tak się trochę zdeformowała. Tutaj obetniemy ją, tutaj zrobimy lekkie nacięcia. Tutaj akurat tłumik dotąd wchodził, a tutaj jeszcze jest tyle zgrubienia, to nie będzie żadnego problemu. Dostałem rurę. To się wyśmiał. Rurę mamy obciętą, nacięcia mamy zrobione, będzie gitara. Tłumik mamy założony, tak jak powinien być. Trzeba go teraz przyłapać, wyciągnąć, obspawać i będzie gitara. Ciężko spawać pod samochodem, nie mając
praktycznie żadnego doświadczenia, w dodatku z powarką elektryczną. Ale myślę, że jakoś to wyszło. Za chwilę wyciągniemy tłumik i pospawamy go już na zewnątrz, na spokojnie. Coś się zmieniło chyba w kątach i tłumik nie chciał nam wyjść. I tutaj nam pękło, odpadło, bo to było tylko troszkę przyłapane. Pospawam to wszystko jeszcze raz, teraz tutaj już tak jak powinno być. Wtedy pójdziemy do kanału, założymy tłumik jeszcze raz i spróbujemy tą końcówkę tłumika pospawać już w kanale. Już tutaj mamy ospawane, tutaj też. Stało tylko tutaj nam zespawać, tutaj gdzie wcześniej pękło. No teraz spróbujemy to zespawać wszystko w kanale, żeby już tego tłumika nie wyciągać, bo on tutaj nie chce nam wyjść. Nie wiem, bo tutaj może jeszcze jakiś kąt zmienił czy coś. Tłumiczek mamy pospawany. Tutaj założymy taką opaskę, bo niestety tamta pękła, a innej na scenie nie mamy w garażu. A samochód potrzebny jutro rano i teraz sklepy wszystkie pozamykane, no to nic, i tak nic innego nie wykombinujemy. A tutaj akurat zgrubienie jest tutaj, to to ściśnie, one się nie wysuną na pewno. Wcześniej zapomniałem dodać, że przed spawaniem trzeba odłączyć akumulator, żeby się nic nie zepsuło. Bo jak się spawa przy samochodzie, to akumulator musi być odłączony. A teraz małe porównanie, jak wcześniej wyglądało i jak teraz wygląda. No jest o wiele lepiej. Zajęło nam to około 5 godzin. Spokojnym tempem, jak na amatorów to jest całkiem dobry wynik. Zużyliśmy może z 10, może 15 elektrod. Z czego kilka wyrzuciliśmy, bo po prostu zniszczyłem je. Siemano!